Nowy Ford Mustang jest już dostępny w Polsce. Co ciekawe, importer zdecydował się na sprzedaż tylko jednej wersji silnikowej. Mustang w nadwiślańskiej ofercie występuje z 5-litrowym widlastym 8-cylindrowym silnikiem o mocy 446 lub 453 koni mechanicznych. Amerykańskiego sportowca można nabyć z nadwoziem typu coupe lub jako kabriolet. Do wyboru jest 6-biegowa skrzynia ręczna lub automatyczna o 10 przełożeniach. Na przedniej osi pracują 6-tłoczkowe zaciski hamulcowe, z tyłu zastosowano zaciski 4-tłoczkowe. Każda dostępna w Polsce konfiguracja zawiera automatyczną klimatyzację, podgrzewaną kierownicę, sportowe fotele oraz reflektory projekcyjne LED. Na liście wyposażenia fabrycznego znajdziemy także kamerę cofania, adaptacyjny tempomat oraz 13-calowy wyświetlacz pokładowego systemu SYNC 4. Dla najbardziej wyrafinowanych kierowców przeznaczona jest odmiana Dark Horse, wyposażona w specjalną sportową skrzynię biegów z chłodnicą oleju. Cennik Forda Mustanga rozpoczyna się od kwoty 303 500 zł. Ledwie pół godziny wystarczyło, aby sprzedać wszystkie egzemplarze nowej Toyoty Land Cruiser przeznaczone na rynek niemiecki. Auto oferowane było w cenie bazowej około 46 000 euro, co nie przeszkodziło, aby 1000 egzemplarzy rozeszło się w mgnieniu oka. Zainteresowanie było tak duże, że niemiecki oddział Toyoty utworzył listę rezerwową osób chętnych na zakup najnowszej generacji offroadowej legendy. Nowa Toyota Land Cruiser w Europie dostępna jest tylko z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2,8 litra oraz mocy 204 koni mechanicznych. Napęd na 4 koła realizowany jest m.in. za pośrednictwem 8-biegowej skrzyni automatycznej z rodziny Direct Shift. Konstrukcja Land Cruisera oparta jest na stalowej ramie, na której osadzono 5- lub 7-miejscowe nadwozie. Pierwsza seria Land Cruisera przeznaczona na rynek europejski liczy tylko 3000 egzemplarzy. Podaż nowej terenowej Toyoty znacząco wzrośnie w 2025 roku, kiedy to w ofercie pojawi się układ napędowy z miękką hybrydą. Skoda opublikowała cennik nowego Superba, na razie wyłącznie z nadwoziem typu kombi. Czeski flagowiec w najtańszej konfiguracji kosztuje w Polsce 175 850 zł. Ta cena obejmuje benzynowy 1,5-litrowy silnik o mocy 150 koni mechanicznych oraz automatyczną skrzynię biegów. Specyfikacja Selection zawiera LED-owe reflektory, kamerę cofania, 3-strefową klimatyzację, cyfrowe zegary oraz 10-calowy wyświetlacz multimedialny. Aktualnie w cenniku znajdziemy jeszcze odmiany Lauren Clement, a także pojazdy z silnikiem wysokoprężnym o tej samej mocy. W porównaniu do poprzedniej generacji nowy Superb jest wyraźnie droższy. Za sprawą m.in. lepszego wyposażenia czeska limuzyna podrożała o prawie 40 tysięcy złotych. Jeszcze w 2024 roku oferta poszerzy się o kolejne jednostki napędowe, w tym hybrydę plug-in z zasięgiem elektrycznym około 100 km. Nowy rok oznacza również nowe problemy dla właścicieli niektórych samochodów zasilanych benzyną bezołowiową. Z dystrybucji zostanie wycofana 95-oktanowa benzyna E5, a w jej miejsce pojawi się paliwo o podobnej liczbie oktanowej, ale z oznaczeniem E10. Nowa benzyna będzie miała 10-procentowy dodatek biokomponentów, co oznacza, że nie powinna być ona stosowana do starszych pojazdów. Do weryfikacji tej informacji administracja rządowa uruchomiła specjalną stronę, gdzie sprawdzimy, czy dane auto jest kompatybilne z nowym paliwem. Wiarygodność tej strony pozostawia wiele do życzenia, dlatego lepszym rozwiązaniem będzie wizyta w autoryzowanym serwisie lub lektura instrukcji obsługi. W przypadku braku zgodności z paliwem E10 zalecane będzie tankowanie benzyny 98, która w dalszym ciągu zawierać będzie 5-procentowy dodatek biokomponentów. Tuż przed końcem roku ceny swojego nowego elektryka ogłosił również Fiat. Model 600e produkowany w Tychach kosztuje nad Wisłą 165 tysięcy złotych w specyfikacji Red oraz 190 tysięcy w odmianie La Prima. Włoski crossover w ramach koncernu Stellantis jest technicznym bliźniakiem Jeepa Avengera, który również powstaje na Śląsku. Fiat 600e oferowany jest z akumulatorem o pojemności 56 kWh. Silnik elektryczny napędza przednie koła, a jego moc wynosi 156 koni mechanicznych. Teoretyczny zasięg to około 400 km. Lista wyposażenia standardowego obejmuje m.in. czujniki parkowania,
przednie reflektory LED, klimatyzację oraz aktywny system hamowania awaryjnego. W przyszłym roku pojawi się również wersja z silnikiem o pojemności 1,2 litra wspieranym łagodną hybrydą. Berlińska spółka transportu publicznego BVG złożyła zamówienie na 50 autobusów Solaris Urbino 18 Electric. Pojazdy dostarczone będą w latach 2024 i 2025 w ramach umowy ramowej, przewidującej zakup przez przewoźnika nawet do 700 autobusów w ciągu 8 lat. Berliński transport publiczny już teraz jest obsługiwany przez 140 bateryjnych Solarisów Urbino w dwóch najbardziej popularnych długościach – 12 i 18 metrów. Autobusy Urbino 18 Electric będą wyposażone w silnik asynchroniczny o mocy 240 kW, napędzany energią pochodzącą z nowej generacji baterii Solaris High Energy. Pojemność akumulatora może wynosić nawet 600 kWh, a moc ładowania około 560 kW. Niemiecka firma Sixt, prowadząca znaną na całym świecie sieć wypożyczalni samochodów, zmienia dostawcę elektrycznych pojazdów. Operator stopniowo rezygnować będzie z modeli marki Tesla, a w ich miejsce wprowadzone będą elektryki chińskiej marki BYD. Taka decyzja to nic innego jak minimalizowanie strat związanych z szybką utratą wartości samochodów Tesli. Według ustaleń agencji Bloomberg za zjawisko odpowiedzialna jest agresywna polityka rabatowa Tesli, która w ostatnich miesiącach mocno zredukowała ceny swoich modeli. To z kolei przekłada się na wyższą utratę wartości egzemplarzy używanych przy późniejszej odsprzedaży i negatywnie wpływa na rentowność. Miejsce Tesli zajmie chiński koncern BYD, który prężnie działa na światowym rynku samochodów zero- oraz niskoemisyjnych. BYD otrzymał od Sixta zamówienie opiewające łącznie na 100 tysięcy samochodów. Do końca bieżącej dekady Sixt chce mieć zelektryfikowany aż 90% swojej floty.